Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Miłosztor i zapraszam was na kolejny materiał z Counter-Strike Global Offensive. Oczywiście jest to seria Overwatch, w której pobieram demka od Valve i sprawdzam je pod kątem tego, czy ktoś oszukiwał w grze, bądź nie. Dawno nie pojawił się materiał, jeśli chodzi o serię Zgłoś Cheatera, czyli z serii, w której to wy podsyłacie mi demka, ja je sprawdzam i wrzucam te materiały. No po prostu muszę się jakoś sobie zebrać i je posprawdzać, bo mam naprawdę spore zaległości, jeśli chodzi o sprawdzenie właśnie waszych demek. No ale mam nadzieję, że jesteście do jakiegoś stopnia cierpliwi, chociaż wiem, że ta seria wam się bardzo podoba i niekoniecznie możecie tolerować takie moje, wiecie, spóźnianie się. Także to tak słowem wytłumaczenia, po prostu się leniwie i tyle. Okej, oceniamy dowód. Słuchajcie, mam nadzieję, że znajdziemy jakichś cheaterów i pozwolimy tutaj Valve, znaczy pomożemy Valve w zbanowaniu ich. Okej, mamy Dustik 2. Podejrzany ma 10-4. Gra AWP-ą. No zobaczmy, czy będzie mierzyć przez ściany. Okej, na razie sobie tutaj patrzę na midzie. Bardzo dziwne zachowanie. Wow, nie trafił, aczkolwiek miał idealnie wymierzone w jego ciało, co już może troszeczkę świadczyć o tym, że jednak może coś mieć, no ale to oczywiście jest dopiero za mało, żeby to stwierdzić. No i zobaczmy, w ogóle zobaczcie, co on robi, jakby na pewniaka grał. Doskonale wiedział, co robi, jeżeli nikogo tutaj nie ma, sobie tutaj patrzy na swoich, no nie wiem. Dziwne jego zachowanie. Co chwilę się zatrzymuje. Nie wiem, czy on sobie tam coś przestawia, ustawia. Okej. No to było według mnie nie do końca normalne. Zbyt szybko trochę strzeli. Chociaż wiecie, no zawsze jednak trzeba brać pod uwagę, tak jak ja to dosyć często powtarzam, ale nie każdy ogląda każdy materiał z tej serii u mnie. Zatem trzeba to powtarzać, że trzeba też brać pod uwagę ten lag na tym demku. Bo jak zauważycie, w prawym dolnym rogu jest napisane, że jest 16 tiketów, gdzie normalnie na serwerze 64, na tych najlepszych są 28, więc różnica jest naprawdę wielka. Okej. Wow, nie złapania. I tu jeszcze skan poszedł. No, powiem wam szczerze, że... Okej. Czy on jeszcze wie, że tam ktoś jest? Okej, WH na 100%. Dziękuję, dobranoc. W tym momencie, no, kolejna sytuacja, chyba ace nad walną, aczkolwiek nie jestem pewny. W tym momencie nie ma żadnej wątpliwości, że koleś ma WH, jeszcze nie wiem do końca, czy ma jakiegoś auto-aima. Trigger bota raczej nie ma, dlatego że, jak widzieliśmy, no, nie trafiał. Chociaż z trigger botem też może nie trafiać, ale po jego ruchach widać, że jednak samemu strzela, a nie że mu automat oddaje konkretny strzał. No i zobacz, idzie tutaj na plecy. Trafił w nogi, próbuje dobić, nie trafił. No nie, no auto-aima nie ma, zobaczcie, że kiedy stał w miejscu, nie potrafił go zabić i jeszcze sam zginął. Także no, bardzo dziwne zachowanie. Oczywiście nie patrzyłbym na to, jak on gra, dlatego że ruchy ma zupełnie nie takie, jak się powinno mieć. To znaczy, no zobaczcie, on doskonale wie, gdzie wszyscy są, więc raszuje, w ogóle nigdzie się nie patrzy. Nie spogląda gdzieś tam za bramę, więc to jest oczywisty WH. Tutaj widzieliście, na chwilę tak minimalnie zwolnił, bo widział, że zaraz przeciwnik wybiegnie, chciał się ustawić pod innym kątem, żeby właśnie go dostrzec. Co też jest dosyć ważne właśnie w CS-ie, żeby dobry kąt ustalać. Bo jednak nie zawsze, kiedy wy kogoś nie widzicie, to nie znaczy, że przeciwnik was nie widzi. I trzeba to też brać pod uwagę. Jest wiele takich filmików właśnie na YouTubie, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak działają... Wow, no nie, że się tam ustawił. Wow, jak działa fizyka w CS-ie i takie tipy dla osób, które powiedzmy chcą się bardziej wdrożyć w temat Counter-Strike'a. Serdecznie wam właśnie polecam poszukanie takich materiałów. Okej, no to się wcelowuje w bramę na długiej. Okej, zobaczcie, że jakby miał trigger bota, automatycznie by mu oddał strzał tutaj tego typa, ale jak widzieliśmy, postanowił poczekać, żeby nie zabić swojego towarzysza. No i oczywiście już doskonale wie, że to jest Hurricane, którego oczywiście zaraz zdejmie. Szybki movement. No bo słuchajcie, myślę, że nie ma sensu dalej tego oglądać. Ja sobie to szybko przewinę do końca, bo widzimy jednak, że
koleś się z tym w ogóle nie krył. No i oczywiście zaznaczamy sobie, żebym miał wspomagane pole widzenia. Tutaj niewystarczające dowody. Oczywiście tutaj w inne wspomaganie spoza gry mógłbym też zaznaczyć, bo jednak widzieliśmy, że co jakiś czas się zatrzymywał i coś tam, nie wiem, sprawdzał, może przestawiał, więc może też miał coś, właśnie jakieś wspomaganie spoza gry, ale zostawmy już jak jest. Griffing też nie, bo nie zabijał swoich, nie rzucał granatami. Także przesyłamy werdykt. No i od razu czekam, aż mi się pojawi kolejne tutaj demko. Ja sobie pobiorę i za chwilę do Was wracam. No dobra, jesteśmy już z powrotem. Zobaczmy. Tym razem Demirage. Demirage, tutaj zobaczmy. 30-13, wow, to już jest 13-7 w rundach. Dosyć sporo. Bardzo ładnie tutaj kieruje podejrzany swój team. Ma najwięcej fragów, naprawdę z dużą przewagą. O, widzicie, miał dobre zachowanie. Widział, że ktoś wyrzucił granat. Myślał, że to będzie flash i się schował. Więc dosyć dobre zagranie, ale też nie wiemy, czy czasami nie wziął tego granata już o wiele wcześniej, dlatego zdążył zareagować. No i zobaczmy. Na razie dostał w plecy, więc nic ciekawego się tutaj nie wydarzyło. Kolejna osoba, która gra z AWP-ą. Zobaczmy, jak tak będzie z jej refleksem. O, będzie smoke. Na tym koleś przeskoczył, się wycofuje. No. Szybki strzał. Ja tutaj zezował. Wow, okej. Nie mam pytań. Jeszcze jedna osoba tam podchodzi na walku. Nie ma prawa go słyszeć. Po drabinie też po cichu wchodzi. Aha, okej. No tego słyszał, bez wątpienia. Wow, nie trafił. Dobra, ten kolega pomógł. No powiem wam, że na tej gali to dosyć szybko zabił tych dwóch graczy, szczególnie tego drugiego. Jakby po prostu wiedział, że od razu tam stoi i się ustawił, żeby go sprzątnąć. Zobaczcie, że on się nie patrzy przez ścianę. Ciekawe, czy on doskonale wie, gdzie jest przeciwnik. No teraz już na pewno wie, no bo zabił jego towarzysza. Oho. No, powiem wam, że to jest bardzo ciekawa sytuacja. W tym momencie ja bym już mu zaznaczył, że ma WH. No ale chcę zobaczyć dalej to demko. Bo już miał takie dwa czy trzy strzały, które nie trafił. Gdzie strzelił właśnie za szybko lub zwyczajnie się ruszył. I to były takie jakby takie free fire'y. Jest możliwe, że mu się przefarciło z tymi fragami teraz. Aczkolwiek ich jest już za dużo, no wiadomo. Okej, teraz znowu się ruszył, dlatego nie trafił. Zobaczmy. Co to było? What the fuck? Co za granat w ogóle? Widzieliście ten granat? To po prostu mistrz. Aha. No teraz będzie ten spluwę mu. Okej, ładny strzał. No, powiem wam, że... Aha, okej, że w tym momencie tak 85% na to, że koleś ma WH. I tylko WH, no bo z auto aim, do auto aima oczywiście się nie przyczepiał, dlatego że no widzieliśmy, że nie trafiał. A gdyby go miał, to nawet gdyby się ruszał, to z AWP każdy pocisk by tam leciał gdzieś w głowę, czy tam w okolicy klaty piersiowej. Ale zobaczcie, że on tam jeszcze w jakimś stopniu próbuje się kryć, w tym sensie, że non stop nie celuje przez jakieś ściany. Kurczę, no cholera wie, może to być też smer, wiecie? Że tamci się słabo ruszają, ustawiają się w takich bardzo oczywistych miejscach i ten podejrzany oczywiście może... Wow. Może tam strzelać, prefire'ować, tak jak wcześniej mówiłem. Gdzie miał sytuację, gdzie nie trafił. No, zobaczcie, plecami się koleś odwrócił do niego, a wiedział, że tam jest counterterrorysta, więc to nie jest, kurczę, normalne zachowanie, no. No kurczę, naprawdę, nieźle mu idzie to strzelanie. Powiem wam szczerze, że ciężko mi w tym momencie ocenić. No ewidentnie, kurczę, no odstaje od reszty ten koleś. Tam Shark oraz z tym, z Rattlem próbują coś zdziałać. No, ale ciężko. Ciężko stwierdzić. Wow, wow! Czy będzie Ace? Shark jeszcze tam patrzy na samochodzie. Ace, Sharka, no ładnie, trzeba przyznać. Popisał się tutaj.
Ale zobaczcie, że... Właśnie, bo też na to nie zwrócił uwagi. Zobaczcie, że jest 14 do 11 dla terrorystów, a nie dla counterterrorystów. Więc też trzeba brać to pod uwagę, bo możliwe, że skoro podejrzany zobaczył, że przegrywają, to zwyczajnie się odpalił, żeby pomóc swojej drużynie. Wow, ale tam zesmokowali typa. No nieźle. Zobaczmy, jak to jeszcze ze skinami u niego. No skinów w ogóle nie ma, więc też trzeba brać to pod uwagę, oczywiście. Z reguły, jeśli ktoś tworzy konto i ma je od tam kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, to skinów też nie ma do niego żadnych. Na tym koncie, do żadnej broni. No i spójrzmy, czy on od razu będzie wcelowany w tego typa u góry? Zobaczcie, że nie, kurczę, widzieliście to? On tak jakby go nie widział jednak tam. Cały czas był ship wcelowany tutaj gdzieś w CTK. Oddał najpierw strzał, dopiero ten się do niego wrócił. Więc, no, ta sytuacja wskazywałaby na to, że jednak to nie jest cheater, tylko po prostu smurf. Smurf, który kieruje team. Ok, teraz widział jego głowę, no, strzela w niego. Znaczy, strzela w CTK innego, Vultura. Jeszcze kilka rund sobie zobaczymy, bo na szczęście terroryści teraz przegrywają, ale dla nich, na nieszczęście. Tam już jeden awkuje, nie wiem, pobiegł. Celowany jest w mida. Gdzie teraz zmienia pozycję. No nie ma sensu się liczyć, jeśli już faktycznie ktoś nie wychodzi. Więc pójdzie sobie tutaj na A. Dostanę tego smoka na CT. Okej, tutaj przy smoka. Wow, to był w ogóle taki lekki dragshot dziwny. Cholera, no koleś może się z tym nieźle kryć, wam powiem. O, niezły granat. No i go zdjął. Kurde, no naprawdę, szczerze, jest bardzo ciężko teraz ocenić. Może dlatego, że nie gram, nie wiem, na poziomie, nie wiem, tych tam orłów i innych elitów. I dlatego, no, nie potrafię jakoś sobie tego wyobrazić, czy faktycznie koleś mógłby w ten sposób grać, no. Cholera jasna, no, ciężko powiedzieć mi w tym momencie. Jestem ciekaw waszej opinii przy tym demku, bo dla mnie jest to ciężkie do oceny. Okej, miał akcje oczywiste, gdzie no można było stwierdzić WH na 100%, bo po prostu wychodził, strzelał, tak jak tutaj na przykład, albo w tym momencie na oknie, ale też z kolei sytuacje tak jak było tam na A przy schodach, gdzie no ewidentnie mógł go zabić, nawet przez tą skrzynkę. Nie zrobił tego, więc albo się z tym dobrze kryje, albo faktycznie no, jest tak, jest smurfem i doskonale wie, gdzie przeciwnicy mogą stać. No bo teraz, czy wie, gdzie jest ostatni? O, tu go widział, tak? Ja pierdzielę, no. Wiecie co? Ja sobie jeszcze raz włączę... Oj, co to się włączyło? Czemu mi się to włączyło? Ja sobie jeszcze raz to włączę i przy tych strzałach, gdzie faktycznie od razu się wychylał i strzelał, puszczę sobie to na slow motion i zobaczymy, jak szybko oddawał te strzały. Okej, tutaj w pierwszej rundzie chyba się nic nie działo. Jest to są... Aha, nie mogę tego mogę tak przewidzieć. Bo tutaj dostanie w plecy. Okej. Teraz sobie... Jeszcze nie. Już będą biegać na galę. Tu sobie przeskoczy. Tu będzie widział jednego. Zacznie się przesuwać. Zobaczmy teraz na slow motion. Tu widzi flesza. Okej, zobaczył go najpierw. Nie oddawał najpierw strzału. No, pójdźmy sobie dalej. Dobra, zobaczmy teraz. No, wam powiem... Ciężko z tym stwierdzić. Przynajmniej dla mnie, nie wiem. Naprawdę, nie mam pojęcia, czy kogoś cheatuje, czy nie. Dobra, teraz to się nic nie będzie działo. Zobaczmy jeszcze tutaj. No tutaj wiedział, że przeszedł na lewą stronę, tak? Bo go po prostu widział. Więc tutaj od razu wychylił. I oddał strzał.
Według mnie koleś nie cheatuje, no. Według mnie jest czysty, zwyczajnie, no, albo boostuje kogoś, albo jest, tak jak mówię, smurfem. I wszystkich zabija, no. Cholera jasna. Ale wiecie co? Z drugiej strony lubię takie gierka, dlatego że wszyscy będziemy się na tej podstawie uczyć. Jestem naprawdę ciekaw waszej opinii, czy koleś cheatuje, czy nie. Bo może ktoś ma jakieś naprawdę zajebiste wytłumaczenie. Dzięki temu będę mógł zwracać na kolejne demka właśnie pod tym względem, pod tym wytłumaczeniem uwagę na kolejnych graczy. Więc zachęcam was do tego, abyście komentowali. Ja w tym momencie zaznaczę temu typowi, że jednak nie cheatuję. Okej, tutaj spojrzę. No zobaczcie, on to się rozglądał. Na przykład wychodził i sprawdził z prawej strony, czy kogoś nie mam. To widzi od razu broń. Poza tym koleś z auta do niego strzelał. Także no, dobra, przewijam sobie do końca. Nie będę tracił czasu. Niech to się wyłączy. I ja znaczę mu niewystarczające dowody. I czekam na wasze komentarze. Oczywiście możecie się nie zgadzać z moim werdyktem, bo po to jest ta seria, po to są komentarze, żebyście też wy oceniali. No ja staram się jak mogę. Nie wiem, na te moje możliwości ja uważam, że jednak koleś jest czysty, zatem naprawdę. No ale kurczę, nie wiem, nie mam pojęcia, co mam powiedzieć więcej, no. Ja oznaczam, że jednak nie oszukiwał, po prostu wszystkich bił, bo był jakimś smurfem, nie wiem, grał z silverami, czy cholera wie z kim. Zatem to tyle w tym odcinku, dziękuję serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Ja naprawdę będę z niecierpliwością czekał na wasze głosy, na wasze komentarze, czy koleś miał wucha, czy nie miał. Wszyscy się czegoś w końcu nauczymy, tak? Także to tyle i do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!